Totalnie nie wiem, jak mógłbym zacząć ten odcinek, bo od poprzedniego filmu na temat Demandela katalog minęło ponad 4 miesiące, a wy z pewnością czekaliście na kolejny skrawek tejże historii w wyjaśnieniu w moim wykonaniu, więc myślę, że ten film mogę zacząć tylko i wyłącznie od powiedzenia słowa przepraszam, a także zdania, że bardzo serdecznie przepraszam was za to, że ten film pojawia się dopiero teraz. Zabierałem się do niego już gdzieś tam w marcu i w ogóle, ale no wiecie jak to było, potem wpadł mi do głowy jakiś inny pomysł, potem nie wiem, wychodziło Poppy Playtime, chapter 2, później zajmowaliśmy się backroomsami i tak dalej i tak chyba z 2 tygodni, jak wspomniałem w tamtym filmie, zrobiły się 4 długie miesiące, ale w każdym razie zawsze jest to lepsze niż ten nadal ciągnący się rok, dzielący pierwszy film o The Walton Files z drugim filmem o The Walton Files, który na pewno kiedyś powstanie. I cały czas jest to również lepsze od prawie 3 lat dzielących pierwszy film o Petscope z drugim filmem o Petscope. Mam nadzieję, że ktokolwiek z was to jeszcze pamięta, kiedyś do Petscope'a wrócimy. Mam nadzieję. W każdym razie w dzisiejszym filmie po długim, długim czasie czekania chciałbym wreszcie powrócić do Demandela Catalog i zająć się jeszcze nie sezonem drugim, bo przed tym mamy pewien, jak gdyby, suplement do pierwszego sezonu, czyli Demandela Catalog Exhibition. Równie dobry i świetny kawałek historii, który mówi nam naprawdę wiele i wiele dopowiada względem pierwszego sezonu. Więc jeszcze zanim zajmiemy się sezonem drugim, a już mogę wam tutaj przyrzec na bank, na mały paluszek, że wyjaśnienie fabuły drugiego sezonu Demandela Catalog pojawi się w przyszłym tygodniu, dokładniej w przyszły weekend, to w ramach rozgrzewki możemy zająć się tymi rzeczami, którymi jeszcze się nie zajęliśmy. Zatem, Exhibition i parę innych filmów, o których istnieniu mogliście jeszcze nie wiedzieć. Zatem hej, cześć wszystkim, jestem Mondar i witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to powracamy do Demandela Catalog. Aby po bardzo długim czasie w końcu zakończyć to, co zaczęliśmy już bardzo dawno, albo przynajmniej zbliżyć się ku końcowi. W dzisiejszym filmie analizujemy kolejną część Demandela Catalog. Moi drodzy, nim zaczniemy, zostaw kciuka w górę pod filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej już fajnie pozycjonować, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobić tych 200 tysięcy widzów do końca roku. Wpadaj też do mojego Instagramka i całą resztę, bo inaczej Gabriel zmieni się w twojego alternatywnego i wejdzie do twojej piwnicy. A tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie Demandela Catalog Exhibition. Więc kiedy ostatnim razem, nie wiem czy pamiętacie, bo to było 4 miesiące temu, no prawie 5 miesięcy temu, zajmując się Demandela Catalog, zakończyliśmy na filmie Demandela Catalog Intruder Alert. Więc teraz, idąc dalej kolejnością, pozostało nam Metaphysical Awareness Disordered, czyli zaburzenie świadomości metafizycznej. Jest to film opublikowany 1 października 2021 roku, więc no cóż, let's go! Chroń siebie i swoją rodzinę przed MAD. Na samym początku prowadzący wyjaśnia i dokładnie zaznacza, czym dokładnie jest zaburzenie świadomości metafizycznej. Wspominaj, że jest to śmiertelna choroba psychiczna, która powraca w ostatnich miesiącach. I jak widzimy na ekranie, w ostatnim czasie liczba przypadków zachorowania na MAD, czyli właśnie na zaburzenie świadomości metafizycznej, wzrosła o 95%. I wszystko to ma miejsce w trzecim kwartale 1982 roku. Następnie przedstawiona zostaje nam krótka prezentacja, jak dokładnie ta choroba działa, a po lewej znajduje się pacjent. MAD jest wynikiem kontaktu z werbalną informacją, która nie jest pożądana, by być znana. Liczba śmierci przedstawicieli u osób cierpiących na MAD obecnie wynosi 97%. Pozostałe 3% udowadnia skuteczność odwrócenia urojeń. Następnie przedstawiony zostaje nam kilka kroków, które pomogą nam nie zachorować na MAD. A takim głównym z nich jest unikanie przyczyn MAD.
zaburzeń świadomości metafizycznej. Po pierwsze, musisz unikać zbyt częstych praktyk religijnych. Ważne też jest, by unikać zbędnych przekonań implikacji filozoficznych. Natomiast ostatnia porada brzmi następująco. Unikaj otwierania swoich oczu, kiedy jesteś pewien, że mężczyzna z rogu w rzeczywistości jest kilka centymetrów od twojej twarzy. Jak mamy to interpretować? Cóż, nie do końca wiem, ale chyba chodzi tutaj o to, że po prostu, jeżeli wiesz, że alternatywny jest gdzieś blisko, to zamknij oczy i nie otwieraj. Nie wiem, to było dość dziwne, więc przejdźmy do rzeczy trochę mniej dziwnej, która trochę bardziej rozwija tutejszą fabułę. Jeszcze nim przejdziemy dalej, czyli do kolejnego kąska tej historii, The Mandela Catalog, The Exhibition, przejdźmy dosłownie na chwileczkę do rzeczy, które chciałem poświęcić trochę czasu, jednak po czasie stwierdziłem, że kurde, trochę nie ma sensu. Aczkolwiek jest tutaj kilka poszlak, które mogą nam troszeczkę poszerzyć pogląd na świat przedstawiony. Mowa tutaj mianowicie o playliście The Mandela Catalog Original Copies. Jak nazwa tej playlisty wskazuje, są to oryginalne wersje rzeczy, które zostały później przedstawione w sezonie pierwszym. I to będzie taki malutki suplement do tamtejszego filmu, żebyście mogli dowiedzieć się trochę więcej, ale to zrobię tak w dwie minutki, żeby szybciutko przejść do ważniejszych rzeczy, które mamy na głowie. Zatem przejdźmy do pierwszego filmu, czyli Encounter A. Jest to nic innego jak pierwsza wersja rozmowy Marka Heathcliffa i Cesara Torsa, którą tam mieliśmy już szansę oglądać w pierwszym The Mandela Catalog i chciałbym się na moment do tego odnieść i dać pierwszego easter egga. Bowiem w tej wersji Mark ma 17 lat, a Cesar ma lat 18 i z grubsza cała reszta rozmowy wygląda tak samo. Poza jednym małym szczegółem. Zdjęcia obu ziomków trochę się różnią i no cóż, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że co niektórzy ludzie zaczęli twierdzić, iż Cesar tu i tam wygląda zupełnie inaczej i że połączyli to tak, że jest to alternatywny. Wiem, nie ma to zbyt wiele sensu, bo to po prostu starsza wersja tego samego filmu, aczkolwiek patrząc na niektóre z waszych komentarzy i to jak to wszystko łączy się do kupy, mogę tutaj dać jeszcze jedną teorię odnośnie tego, co tak naprawdę wydarzyło się wówczas na chacie Cesara. Być może Cesar tak naprawdę to alternatywny i po prostu skłamał na temat swojej matki. Tylko i wyłącznie po to, żeby zwabić Marka do swojego domu, a następnie zrobić z nim wiadomo to, co się z nim stało. I myślę, że ten jeden moment, kiedy w The Mandela Catalog Season 1 Cesar zamienia się w trolla, to właśnie ta chwila, która powinna nam od samego początku mówić, że Cesar jest alternatywnym. I myślę, że to właśnie o to tu chodzi. Był sobie Cesar, Cesar został zabity przez alternatywnego, czyli jego syntetyczną kopię, która następnie zwołała Marka do siebie i wówczas doszło do wiadomo czego. Następny film playliście, czyli monolog Marka, to w zasadzie z grubsza to samo, co widzieliśmy w poprzednim, w sensie w oryginalnym, w sensie kurna. W ostatecznym sezonie, tyle że słyszymy tutaj wiadomość głosową, którą ktoś zostawił dla Marka. W komentarzu natomiast Alex, czyli twórca The Mandela Catalog, pozostawił list Marka do swojej rodziny i przyjaciół. Posłuchajcie. Drodzy przyjaciele i droga rodzino, od 3 dni jestem męczony, bez snu, bez jedzenia i bez wody, przez głos, którego nie potrafię zidentyfikować. Moje najgłębsze, najbardziej pierwotne lęki, o których nikomu nigdy nie mówiłem, zaczęły drażnić mnie. Nie mogę już znieść życia we własnej głowie, wiedząc, że będę musiał kwestionować to wydarzenie do końca życia. Otworzę drzwi, by powitać każdego, kto stoi po drugiej stronie. Mam załadowany pistolet, na wypadek, gdybym musiał się chronić. Jeśli nie usłyszysz już niczego ode mnie, prawdopodobnie dlatego, że to coś mnie zabiło. Trzymaj się kciuki. Kocham was. Mark. Cała reszta Emergency Call Operation Training i Trauma to dokładnie to samo, co widzieliśmy w sezonie pierwszym, więc za bardzo nie chcę się w to już zagłębiać. To, co powiedziałem przed chwilą, to tylko kolejna teoria i kolejna wersja wydarzeń, która mogła mieć miejsce. Jednakże bardziej trzymałbym się po prostu tego, co powiedziałem w filmie na temat sezonu pierwszego, więc to, co powiedziałem tutaj, bierzcie jako taką teorię poboczną. Takie co by było gdyby, bo to co przedstawione zostało w tej playliście to już nie jest oficjalna wersja historii. Mamy teraz tą nową. I pora do niej powrócić. Bowiem przed nami The Mandela Catalog Exhibition. Wszystko rozpoczyna się sygnałem telefonu. Zupełnie jakby ktoś odłożył słuchawkę. Czyżby Mark? Szczerze, na ten moment nie wiemy, bowiem chwilę później pojawia się kolejny odcinek waszej ulubionej telenoweli.
religijnej telenoweli w D. Mandela Katalog. Więc rzućmy okiem na to, co tym razem zostało nam tutaj przekazane. No one went out of his house for some fresh air. Dobra, dobra. Nim przejdziemy dalej, szybciutko powiedzmy sobie, kim jest ten gościu i o co tutaj tak właściwie chodzi. Więc tym razem ta biblijna, religijna część D. Mandela Katalog nie skupia się na Józefie, a na Noe. Dla tych z was, którzy nie do końca wiedzą, o co chodzi, szybciutko przytoczę wam, kim był Noe i jaką odegrał rolę. Więc pokrótce sytuacja przedstawiała się następująco. W opowieści biblijnej Noe był człowiekiem wybranym przez Boga. On wraz ze swoją rodziną zostali uznani przez Boga za tych sprawiedliwych ludzi. Sam został wybrany do wyłokciowania, mam nadzieję, że ktoś wie, o co chodzi, arki, która miała uchronić jego, jego rodzinę, a także poparze każdego gatunku napływających zwierząt w celu przeżycia powszechnego potopu. Gdy arka została ukończona, Bóg zesłał na ziemię wielki potop, nieustanny deszcz, który podniósł poziom wody do tego stopnia, że zakrywał, tu cytat z Wikipedii, nawet najwyższe góry. Po 40 dniach deszcz przestał padać, a po kilku tygodniach poziom wody opadł. Noe ze swoją rodziną i zwierzętami przeczekali katastrofę, natomiast wszyscy grzesznicy zginęli. Kiedy Noe zszedł na ląd, złożył Bogu ofiary z bydła i ptactwa. Następnie Bóg obiecał, iż nigdy więcej nie sprowadzi potopu z powodu człowieka, a na znak przymierza rozciągnął na niebie łuk, tęczę. No i to by było na tyle. Zobaczmy, jak ma się to do opowieści z Mandela Katalog i zobaczmy, jak tutejsze losy Noego się potoczą. Nawet nie wiecie, jak ja bardzo zesrałem się, kiedy usłyszałem to pukanie i oglądałem to po raz pierwszy. Po prostu zostaje to bez komentarza. W trakcie tej przerażającej sceny z pukaniem na Józefie znajduje się słabo widoczny napis. Postarałem się jakoś go odczytać, zwiększając kontrast lub jasność, ale no, nie udało mi się. Następnie na ekranie pojawia się zdjęcie dzieci. Jednak sam do końca nie wiem, co ma to sugerować i co właściwie widzimy na tym zdjęciu. Wydaje mi się, że data widoczna w prawym dolnym rogu to 11 luty 2015 roku, ale... chyba nie, bo tutaj nic nie widać. Później robi się znacznie ciekawiej. Śledztwa zbrodni w hrabstwie Mandela. Rok 1992. Agencja, Wydział Policji w hrabstwie Mandela. Porucznik Tashter Davis, przedmiot 17, czas 3:21 w nocy, lokacja sypialnia Marka Heathcliffa, opis osobista kamera. Na początek akcja przenosi się właśnie do sypialni Marka, jednak niewiele nam to mówi. I tak, dokładniej mówiąc, prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z materiałem nagranym przez Marka jeszcze przed jego śmiercią. Wszystko zaczyna się w jego sypialni, natomiast później akcja przenosi się na drogę, Mark gdzieś jedzie. I podjeżdża pod kościół, gdzie następnie kieruje się do piwnicy. I tak przez całą resztę taśmy miałem po prostu do czynienia z tym, co Mark robił przed swoją śmiercią lub co robił w domu. I dla mnie nie jest to zbyt interesujące, poza pewnym momentem na końcu, ale rzućcie na to okiem, bo być może zainteresuje to was.
Wspomniałem o pewnym momencie trochę później. Tak jest, bo niedługo dalej w tym filmie Mark jest odwiedzony przez kogoś, kto przyszedł przez telewizor i już o takim ziomku słyszeliśmy. Intruz! I tak, skoro już widzieliście to, to teraz zobaczycie jeszcze jedną rzecz, która powinna wam troszeczkę rozjaśnić głowę, bo kiedy po raz pierwszy to oglądałem, miałem takie... Co ja oglądam? Uwagi, materiał pokazuje, iż Heathcliff cierpiał na paranoję przez długi czas. Powody są nieznane. Tak jest. Zwróćcie tylko uwagę na datę. 30 sierpnia 1992. Mark zmarł 13 września 1992. Zatem wszystko to, co widzieliście przed chwilą, to były rzeczy, które Mark widział na długo przed swoją śmiercią i to, co robił przed. Ułożenie tego wszystkiego w jakimkolwiek porządku chronologicznym jest trochę bez sensu, bo nie wiemy, co było pierwsze, ale jakkolwiek poddajmy to analizie. Przede wszystkim Heathcliff już w swoim domu czuł się jakoś tak nieswojo. Po co nagrywał w nocy, że chodzi po domu i czegoś szuka? Po co w ogóle nagrywał w nocy i nie spał? Cóż, odpowiedzi znalazły się w którymś z poprzednich filmów, gdzie dowiadujemy się o jego przeżyciu z dzieciństwa, które zrelacjonowane zostało w formie amatorskiego filmu, który Mark wykonał mając 4 lata, gdzie to wspomniał zakapturzonego intruza, mroczną postać. Czyżby właśnie ten sam intruz nigdy nie wyniósł się z jego domu i cały czas prześladował Marka? Czy być może to po prostu wspomnienie z dzieciństwa sprawiło, że ten zachowywał się trochę inaczej? Po co? W jakim celu w nocy pojechał do kościoła? Czyżby był wołany przez... Gabriela? O Gabrielu jeszcze sobie samemu wspomnimy, bo film ten daje pewien reveal jego postaci. Jednakże szybciutko podsumowując to, co działo się z Heathcliffem. Gość już od jakiegoś czasu był pod wpływem alternatywnego. I jest to tylko jeden z tego typu przypadków, dopiero później stanął z nim twarzą w twarz. Być może niekoniecznie był to Caesar, a był to właśnie człowiek, którego ten spotkał w dzieciństwie. Zakapturzony. Człowiek. Następnie akcja powraca do opowieści religijnej. Opowieści o Noem, który właśnie zbudował arkę, lecz chwilę później spotkał tego jednego gościa, którego spotkaliśmy 4 miesiące temu w trakcie omawiania pierwszego sezonu The Mandela Catalog. Po tej całkiem przerażającej wiadomości pojawia się kolejna, tym razem ukryta. Jest to 14 wers 11 rozdziału 2 listu do Koryntian o następującej treści. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Tak jest, wprost mówi nam to tylko i wyłącznie jedną rzecz. Gabriel to tak naprawdę szatan, nie jest jakimś upadłym aniołem, ani alternatywnym. Jest po prostu szatanem. Nie wiem, czy powiedziałem o tym w poprzednim filmie, ale pamiętam, że kiedy nagrywałem film na temat sezonu pierwszego, mówiłem sobie, że to przecież jest diabeł i w ogóle. I tak myślałem od samego początku, ale nie jestem pewien, czy o tym tam powiedziałem. Jeśli tak, to nice. Krócej mówiąc, jest to diabeł przebrany za anioła Gabriela. Czyli krócej mówiąc, coś koło alternatywnego w prawdziwym świecie. Tylko, że tutaj ma to trochę inny wydźwięk. Na samym końcu filmu pojawia się kolejne PSA związane z ostatnimi wydarzeniami w hrabstwie Mandela. Jeżeli czegoś się boisz, to możesz tu zadzwonić. Numer nie działa, w razie czego jest w
fikcyjne. Ale w sumie to chyba dobrze, bo nie chcielibyśmy chyba kolejnej sytuacji typu Squid Game, co nie? No i propos tego filmu, to byłoby już na tyle, tak jak to byłoby na tyle też w tym materiale, bo już w kolejnym, który pojawi się w przyszłym tygodniu, chyba w przyszły weekend jakoś mniej więcej, w każdym razie za tydzień powstania tego materiału, zajmiemy się wyjaśnieniem drugiego sezonu The Mandela Catalog, oczywiście jeżeli ten materiał przypadnie wam do gustu. I no cóż, jeżeli chcecie już w przyszłym tygodniu tak na maksa, tak na poważnie już analizę drugiego sezonu The Mandela Catalog, volume drugiego, może zabawmy się w starego Boxdela, zostawcie pod tym filmem 4000 kciuków w górę, a pomyślimy. Ale i tak na bank już taki film się pojawi, bo wydaje mi się, że stanowczo za długo czekacie na tego typu filmy. Tymczasem ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jeżeli ci się spodobał, to zostaw pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobić 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Wpadaj też do mojego Instagramka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Serdecznie tam zapraszam, także do mojego drugiego kanału i TikToka. My tymczasem słyszymy się już w poniedziałek w kolejnym filmie, mówi do was Montar. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim. Cześć!